Witam Was w drugim filmie dotyczącym zadań finałowych 12. Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zadanie drugie. Jedno z dwóch zadań geometrycznych w tegorocznym finale. Punkt D leży na boku AB, trójkąta ABC. Punkt E leży na odcinku CD. Narysujmy tę sytuację. Trójkąt ABC, punkt D na boku AB i na odcinku CD, punkt E. Wykaż, że jeżeli suma pól trójkątów ACE i BDE jest równa połowie pola trójkąta ABC, to punkt D jest środkiem boku AB lub punkt E jest środkiem odcinka CD. Czyli mamy udowodnić, że jeśli suma pól trójkątów ACE i BDE jest równa połowie pola trójkąta ABC, to wtedy są możliwe tylko Następujące dwie sytuacje: albo taka punkt D jest środkiem boku AB, albo taka punkt E jest środkiem odcinka CD. Zacznijmy od narysowania pewnych elementów pomocniczych. Prosta CD i dwa rzuty prostokątne. Punktu A na prostą CD, nazwijmy ten punkt P, i punktu B na prostą CD. Nazwijmy ten punkt Q. Oznaczmy też długości odcinków. Długość odcinka DE to X, długość odcinka CE to Y, długość odcinka AP to G i długość odcinka BQ to H. Z treści zadania wynika, że suma półtrójkątów ACE i BDE jest równa sumie półtrójkątów BCE i ADE, Czyli 1 druga y g plus 1 druga x h równa się 1 druga y h plus 1 druga x Zależność ta jest równoważna iloczynowi różnic długości odcinków GH i XY równemu 0. Wobec tego g równa się h lub x równa się y. Z równości G równa się H wynika, że trójkąty prostokątne ADP i BDQ są przystające. Cecha kąt bok kąt. Stąd wniosek, że punkt D jest środkiem odcinka AB. Z kolei z równości X równa się Y wynika, że punkt E jest środkiem odcinka CD. Co kończy rozwiązanie zadania. Na koniec uwaga, można to zadanie rozwiązać inaczej. Można udowodnić, że zbiorem wszystkich punktów x leżących wewnątrz trójkąta ABC jest fragment prostej łączącej środki odcinków AB i CD zawarty wewnątrz trójkąta. Stąd natychmiast wynika teza zadania, jeżeli bowiem punkt D nie jest środkiem odcinka AB, to prosta łącząca środki odcinków AB i CD przecina odcinek CD w dokładnie jednym punkcie. W środku odcinka CD. Wobec tego punkt E musi pokrywać się ze środkiem odcinka CD.